Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym tematem jest muzyka ludowa. Muzyka ludowa oczywiście w kontekście całego zjawiska muzyki cerkiewnej w Rzeczpospolitej. Ale jest to o tyle ważne zagadnienie, że dominująca część prawosławnej populacji na przekroju całej historii Rzeczpospolitej pochodziła ze wsi. I rzeczywiście ta wieś, wiejska kultura, wiejska moc stała się pewnym niespotykanym i ważnym nośnikiem do transformacji przeróżnych zjawisk, które się pojawiały w tej sztuce, w sztuce lokalnego prawosławia. Początkiem sztuki prawosławnej wsi jest liturgia. Jest znów liturgia, która stanowi integralne zjawisko z życiem, które odbywa się na wsi. A to życie, jak wiadomo, jest zupełnie niezwykłe, dlatego że ono jest tak blisko przyrody, że ono jest tak blisko wszelkich zjawisk związanych w ogóle z bytem ludzkim, z bytem ziemskim. I tak też to wszystko, co te wiejskie społeczności wynosiły z liturgii, to wszystko, czego nauczyły się podczas liturgii, to wszystko, co stanowiło ich główne źródło wiedzy i wiary, bo to w jakiś sposób było bardzo tożsame, to wszystko później stanowiło pokarm do tego, jak się zachowywać, w jaki sposób odnosić się do zjawisk występujących na co dzień. W jaki sposób odnosić się do wschodu i zachodu słońca, do pór roku, do pór, które były związane z uprawą ziemi, do opieki nad zwierzętami i różnych innych obrzędów charakterystycznych dla tych zamkniętych wiejskich społeczeństw. To wszystko stanowi o pewnej sztuce życia. Zupełnie niesamowitym faktem jest to, że ta wiejska wiara, wiejska moc stanowi też źródło bardzo ważnych zjawisk, takich jak na przykład modlitwa w przestrzeni, modlitwa na polu, a modlitwa to też śpiew, a więc i ten śpiew też występował w najmniej oczekiwanych, wydawałoby się, momentach. Czasami śpiew występował podczas zrywania zboża, śpiew występował podczas siania, śpiew występował podczas różnych czynności, wydawałoby się, zwyczajnych. Ale właśnie ten śpiew, który czasami miał treść quasi-religijną, czasami miał treść po prostu jakiegoś takiego zamyślenia się nad światem, ten śpiew był rzeczą usakralniającą te wszystkie czynności. I wobec tego ta cała kultura, począwszy od liturgii, od śpiewu liturgicznego, który oczywiście w tych wiejskich forach ma trochę inny wyraz i zawsze miał trochę inny wyraz, aczkolwiek z drugiej strony stanowił też pewne zaczerpnięcie do źródeł z tej wielkiej muzyki, ten śpiew przechodzi również i do życia. Więc widzimy tutaj pewną spójność, widzimy tutaj pewną tożsamość i brak podziału na sakrum i profanum. Tam nie ma czegoś takiego jak oddzielenie sakrum i profanum, ponieważ całe życie staje się sakrum. Wyjście na pole też jest czynnością sakralną. Opieka nad zwierzętami jest też czynnością sakralną. Wschód, zachód, słońca, wszystkie zjawiska przyrody też są usakralnione, no ale oczywiście apogeum tej sakralności jest modlitwa, modlitwa cerkiewna. Modlitwa, która jest z cerkwi, pójście do cerkwi jest to zawsze punkt kulminacyjny, punkt dominujący. No ale wszystkie te obrzędy i pogrzebowe, i ślubne, i wszelkie inne, one zawsze były okraszone śpiewem, śpiewem quasi-liturgicznym, śpiewem, który można nazwać śpiewem paraliturgicznym. I właśnie ta paraliturgika
jest dominująca w środowiskach wiejskich. Jest to o tyle silna sztuka, że wypływa ona z prawdziwej wiary. Jest to o tyle silna sztuka, że nie jest ona intelektualną spekulacją, a jest prostym, bezpośrednim doświadczeniem. Jest to najprawdziwsza sztuka. Sztuka wiejska jest tą sztuką, która mogła być doceniona też dopiero w XX wieku na dobre, już po okresie awangardy, już po tym poszukiwaniu pewnej prawdziwości sztuki, po tym stwierdzeniu, że sztuka już nie jest tylko i wyłącznie jakimś salonowym wybrykiem, a jest po prostu kawałkiem naszego życia i tak naprawdę w formach sztuki chodzi o wyraz naszego życia. Czym ono jest, na jakim poziomie sztuki my spotykamy świat. Kultura wiejska w całym swoim przekroju jest tego wielkim, wielkim przykładem. No i na przestrzeni swoich tysięcy lat istnienia czasami nie zmienia pewnych ideałów, nie zmienia pewnego porządku, dlatego zawsze stanowiła też taką pokusę dla magnatów, dla mieszczan, aby sprawdzić czasami, co jest tą prawdą. Tak też jest w kulturze wiejskiej i do dzisiaj, póki ona się cały czas tli i póki te wsie istnieją. Dzisiaj zaprosiłem też gościa, znaną ludową śpiewaczkę mieszkającą w Warszawie, Maniuchę Bikont, wybitną specjalistkę od śpiewów wiejskich dawnej Rzeczpospolitej, od muzyki ludowej, od wszelkich zjawisk związanych z wsią właśnie Kresów Rzeczpospolitej w szczególności. Kiedyś prowadziliśmy wspólnie zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim. Te zajęcia nazywały się Muzyka Święta i Muzyka Grzeszna. Oczywiście temat tych zajęć, tytuł tych zajęć był troszkę prowokacyjny, ale poskutkowało to dobrym rezultatem, ponieważ zgłosiło się bardzo dużo studentów. Niemniej jednak chodziło o to, aby w jakiś sposób skonfrontować tą muzykę, która jest żywiołem wsi, która jest kojarzona tylko i wyłącznie jako zjawisko muzyki ludowej, z liturgią prawosławną. Ja mówiłem bardziej o liturgii, a Maniucha opowiadała bardziej o tych czysto ludowych zjawiskach z całego przebiegu i spektrum życia wsi. Główną konkluzją z serii tych zajęć, przynajmniej dla mnie, jest to, że nie ma różnicy pomiędzy muzyką świętą i muzyką grzeszną. Albo może inaczej, nie ma czegoś takiego jak muzyka święta i muzyka grzeszna. Jest jedna muzyka, jedno zjawisko muzyczne, z pewnością sakralne ze swojej natury. Czy to się odbywa w cerkwi, czy to się odbywa poza cerkwią. Mało tego, te zjawiska są bardzo spójne i tożsame w sensie stylu muzycznego, w sensie sposobu śpiewania. W sensie bardzo często odczuwania emocji. To odczuwanie emocji, o którym Państwu opowiadałem w odcinku stylu,
w przypadku monodii, w przypadku ucieczki od zbyt naturalistycznego pojęcia emocji, przyjmowania, transformowania tych emocji, ono występuje również w muzyce ludowej bardzo często. Jest to w jakiś sposób podobna emocjonalnie muzyka, bardzo silna i przenikająca do głębi duszy, a jednak pozbawiona jakiegoś konkretnego koloru emocjonalnego. Nie można powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie durowa muzyka czy molowa. Zresztą nawet konstrukcja tych najstarszych pieśni ludowych to jest konstrukcja jednak oparta na muzyce modalnej, na muzyce skalowej. A więc tutaj mamy pewne zbieżności. No i przede wszystkim główną zbieżnością jest to, że to cały czas wykonywali ci sami ludzie, że to było spójne. Że ta liturgia, która rozpoczynała się w cerkwi, ona była kontynuowana we wszelkich momentach życia. No a teraz znana warszawska ludowa śpiewaczka Maniucha Bikont. Pod cieniuj nawiesa, pod dzierzewom kiedra, сидело колодца Христос, пришла самаранка в обычном наряде наповнити свой водонос. Христос попросив поделиться водою, и вона же сказала в ответ, ведь я самаранка, и з нашей средою, и общины, кажется, нет. А если бы ты знала, кто воду живую, кто воду живую творив, сама б ты спросила, сама б ты узнала того, кто с тобой говорив. Колодязь глибокий, кто воду живую, ти можеш черпати з його. Отцетець наш Єяков дав воду простою. Не лже ти більше його. Христос сказав, приведи свого мужа. Ответила, нет у меня, ты правду сказала, ты пять мужов мяла, но это не могу тебя. Ой, вижу пророка, скажи, де молиться, на той же горе поросе, мне Богу молиться, должны поклониться, прибивши в город Русалим. И так само ранка бігом побіжала, забила я свой водонос и всем говорила, и всем повстречався, идите, явився Христос. И так само раны толпою народа пришли ю колодца Христа, ю слышали голос,
i Słowo Świętoje z любовью приняли Jego. I услышали голос, i Słowo Świętoje z любовью приняли Jego. Interesuję się tym, jak wygląda na wsi praktyka śpiewacza. Obserwowałam to przez lata moich podróży po wsiach ukraińskiego, białoruskiego Polesia i polskich wsi, Polski wschodniej, centralnej, podróży po Rosji. Z moich obserwacji wynika, że grupy pieśni, różne grupy pieśni mają różny koloryt w zależności od swoich funkcji, ale też jedna pieśń potrafi brzmieć w bardzo różny sposób w zależności od tego, czy śpiewa się ją samemu, czy w grupie, w zależności od przestrzeni, w której się śpiewa, czy się śpiewa w domu, czy może na dworze, w przestrzeni otwartej, czy to las, czy to pole, czy może cerkiew. Pieśń może inaczej brzmieć w zależności od tego, czy śpiewamy ją rano, wieczorem, czy w południe, czy śpiewamy ją jako będąc młodymi, czy będąc w wiośnie życia, czy w jesieni. Nawet czasem nie zależy to od wieku, ale po prostu od etapu i doświadczenia. Pieśni... Kiedy obserwuję, jak ludzie praktykują śpiew na wsi, zwracam też uwagę na to, jakie przyjmują role, jak umiejscawiają się w przestrzeni, jakie relacje mają ze sobą, nie tylko głosowe, ale też cielesne. Kiedy ludzie śpiewają za stołem, to siedzą bardzo blisko siebie, także nie tylko te wibracje ich głosów się łączą jakby poprzez te wibracje samego głosu, ale też po prostu czują się w ciele, to znaczy siedzą bliziutko, często trzymają sobie jeden drugiemu rękę na udzie, biodrze, czasem trzymają się po prostu za ręce albo siedzą ramię do ramienia. Kiedy śpiewają pieśni na głosy, to często w pieśni jest taki moment pod koniec, że jest takie albo unisono długie, albo jakieś współbrzmienie, które taki dźwięk skupiony na końcu jakby wersu. I nieraz widzę, że właśnie w tym momencie, kiedy ten dźwięk ma być taki skupiony i wspólny, to wtedy śpiewacy stykają się głowami, głowa do głowy. Sama tak robię, kiedy śpiewam z nimi na wsi. Każdy śpiewak ma swoją osobowość, która przekłada się też na jego rolę w zespole, ale nie tylko taką rolę międzyludzką, ale też właśnie rolę śpiewaczą. Są tacy, którzy mają świetną pamięć i potrafią pieśń, znają słowa, potrafią pieśń od początku do końca poprowadzić. I to oni najczęściej zaczynają pieśń. A ten, kto zaczyna pieśń, to nadaje jej w ogóle brzmienie, charakter, wysokość, tembr głosu,
tempo. I ten, kto zaczyna pieśń, musi mieć dość charyzmy, żeby pozostali chcieli się dołączyć. Są na pewno tacy, którzy którzy są bazą na przykład w śpiewie i będą śpiewać raczej niskie głosy, ale to są tacy, na których naprawdę można polegać, że oni tam będą i te basy pociągną i niekoniecznie mają potrzebę, żeby jakoś zabłysnąć, czy żeby zwrócić na siebie uwagę. Tacy prędzej będą śpiewali głos najwyższy, górny. Tylko jedna osoba śpiewa taki głos. I to jest taki głos z kolei, który jeśli jest dobrze zaśpiewany i dobrze się zgrają te częstotliwości i barwy, to wtedy rzeczywiście to daje takie katarzis. Ten głos wtedy błyszczy, a te głosy niższego po prostu niosą. Zazwyczaj jest w grupie też ktoś, kto potrafi się świetnie dopasować i znajduje przyjemność w tym, żeby wypełniać strukturę. To znaczy słyszeć, gdzie czego brakuje, kogo gdzie podeprzeć. I taki głos wędruje między głosami. To zazwyczaj nie są takie osoby czy takie głosy, na których można polegać, że na pewno te swoją linię będą trzymały. Ale to są osoby, które właśnie wypełniają. I to, co mówię, to tylko początek różnych ról i osobowości takich osobowości w grupie śpiewaczej. Na wsi pieśni towarzyszyły zarówno obrzędom związanym z porami roku, z tym, jak dojrzewają plony, z odradzaniem przyrody, ale też z wszelkimi obrzędami związanymi z życiem, z cyklem życia człowieka, od narodzin przez chrzciny, dorastanie, wesele, czyli obrzęd przejścia, aż po śmierć. I to są takie etapy życia, czy etapy też tych przemian przyrody, kiedy po prostu bez śpiewu te rzeczy by się nie wydarzyły. To znaczy, gdyby kolędnicy nie odśpiewali swoich konopielek i gdyby nie przeszli się po wszystkich domach na wiosnę, to być może w ogóle przyroda by po Wielkanocy się nie odrodziła. I tak samo z weselem. Po prostu śpiew sprawiał, że rzeczy się działy. Naprawdę. I to właśnie zaśpiewanie pieśni sprawiało, że dziewczyna z młodej, z niezamężnej zmieniała się z panny w mężatkę. Poza pieśniami obrzędowymi oczywiście śpiewano i śpiewa się pieśni takie obyczajowe, miłosne, pieśni do tańca, do zabawy, żartobliwe, ale też pieśni religijne, pieśni pogrzebowe. Czy pieśni religijne różnią się brzmieniem od innych pieśni? To zależy. Bo czasem
pieśni o treści, które opowiadają coś związanego z Chrystusem, Bogiem, właśnie narodzinami, śmiercią. Czasem one są zaśpiewane dokładnie tak, jak inne lokalne pieśni. A są też pieśni, które mają już harmonie inne niż lokalne, bardziej harmonie takie, jak w cerkwi ludzie słyszeli. I nieraz śpiewane są też po prostu zupełnie inną emisją. Czy pieśni religijne śpiewa się w domu? Tam, gdzie byłam na wsi, wiele rzeczy odbywa się w domu, które u nas w miastach już się nie odbywają w domu. Czyli na przykład czuwanie nad zmarłym. Nieraz zdarzyło mi się jakby śpiewać i czuwać razem z mieszkańcami wsi nad zmarłym po prostu w domu. Także pieśni religijne jak najbardziej wybrzmiewają też w domu, bo to życie religijne też się tam toczy. Kim byli wędrowni dziadowie? Starcy, dziadowie to byli ludzie często też niewidomi, choć nie zawsze, którzy wędrowali od domu do domu, śpiewając pieśni najczęściej religijne, historyczne. Byli uznawani czasem za boskich pomazańców, proroków, charyzmatyków, tak. Oni wiedzieli coś więcej. Trzeba było ich przyjąć w domu, nakarmić, przenocować i było to swego rodzaju błogosławieństwo, pojawienie się takiego wędrownego dziada. Oni wędrowali często z lirami korbowymi, czyli takimi instrumentami strunowymi, na których grali burdon, ale czasem też fragmenty melodii. Akompaniowali sobie tym do śpiewu, ale też wędrowali nieraz z bandurami, kobzami, albo po prostu z laską. Jeszo Gospodź dorogojo, zostrew dziewekło jest wodą. Ой, ты девеко, девеченонько, дай мне гетой воды пить, дай мне гетой воды пить, руки ноги покропить. Ой, ты дедо, дедосенько, моя вода не течет, моя вода не течет, древним листом западет. Сама ж девико нечистая, гета вода пречистой, дев'ять синов породила, не одного не хрестил. Йой ти, дідо, де ж ти пророк, що ти моє грехи знаєш? Йой ти, дівико, я є не пророк, я сам з небесу з Христом.
Maniusze, jest śpiew potrzebny do życia. Nie wyobrażam sobie życia bez śpiewu. Mogę powiedzieć, że nie wiem, mi śpiew towarzyszy. No nie wiem, no chyba we wszystkim. To znaczy, na pewno śpiew potrafi mnie uspokoić, ukoić, nie tylko mnie, ale też moje dzieci. Potrafi mi dodać odwagi, otuchy, kiedy jadę samochodem przez góry nocą, jest lód. Albo kiedy po prostu jadę po autostradzie już długo i chce mi się spać i nie wiem już jak dojadę do domu, to bywa, że ja w takiej podróży po prostu godzinami sobie śpiewam i wtedy kompletnie trzeźwo potrafię pokonać dowolne odległości i dowolne przeszkody. Właściwie dzięki śpiewaniu odkrywam świat i chyba śpiew jest pierwszy, a za tym idą w ogóle decyzje życiowe, zainteresowania, podróże, przyjaźnie. To, że mówię po rosyjsku, po ukraińsku, to, że większą część swojego życia zawodowego też tam realizowałam. I no to wszystko wynika z tego, że się zakochałam w śpiewie tamtejszym, a potem już w podróżach, ludziach. No tak, myślę, że jakoś tam w ogóle głos i śpiew determinują chyba wszystko w moim życiu. Śpiew jest dla mnie takim wehikułem, który przenosi mnie w inne nastroje, inne czasy, światy, moje czasy, czasy takie światowe, historyczne, jakieś przestrzenie bardziej realne, bardziej mistyczne. W te miejsca, z których te pieśni są, czy gdzie ja je usłyszałam. I też coś takiego jest ze śpiewem, że kiedy śpiewam z kimś, to kiedy te linie, kiedy te głosy się schodzą, to kocham taki moment, że nie mogę, że głosy się tak splatają, że nie mogę odróżnić, który głos jest mój, a który jest tej osoby, z którą śpiewam. I to są też takie momenty, kiedy czuję, że jakoś przekraczam siebie, czyli że moja percepcja, moje możliwości też takie akustyczno-wokalne, że one się jakoś poszerzają i zmieniają, bo właśnie dzięki wchodzeniu w taką bliską relację głosową z kimś trochę się staję tą osobą, a trochę po prostu dotykam czegoś, czego samodzielnie bym nie mogła. Także śpiewanie z innymi bardzo mnie rozwija i pokazuje mi jakieś, jakoś tak uwrażliwia. Pokazuje jakieś takie czasem brzmienia, czy jakąś taką emanację jakiejś takiej wrażliwości, której na przykład wcześniej nie znałam, czy nie miałam do niej dostępu. I to śpiewanie z kobietami na wsiach też sprawia, że nagle stawia mnie w jakiejś bliskiej relacji z osobą, z którą dzieli mnie
przepaść, nie wiem, cywilizacyjna, wiekowa, doświadczenia, ale ta wspólna pasja do śpiewu i to połączenie się w tym śpiewie sprawia, że jakby przeżywamy wspólnie, coś wspólnie praktykujemy i to nas bardzo do siebie zbliża. Na takim poziomie, który jest nieosiągalny po prostu w rozmowie. Na dowód tego, że ta wiejska kultura była aż tak przesiąknięta modlitwą, aż tak przesiąknięta wszystkimi sakralnymi zjawiskami w swoich zwyczajnych czynnościach, przyniosłem tutaj zbiór książek, na przykład taki oto modlitewnik. Taki oto modlitewnik, który był używany do tego, aby z nim chodzić na pole, aby z nim wychodzić do obory i aby tam też się modlić. To jest niezwykłe zjawisko, że i w takich miejscach wisiały krzyże, że i w takich miejscach specjalnie ludzie wkładali do kieszeni taki właśnie modlitewnik, aby go zanieść. To zresztą widać po stanie zużycia, że on był do tego celu używany. Jest to autentycznie należący do moich przodków modlitewnik używany do tego, aby wychodzić w te przestrzenie gospodarcze i żeby tam odprawiać swoistą modlitwę. Ale również bardzo ważnym nośnikiem tradycji były takie oto zeszyciki. Ludzie, którzy prawdopodobnie uczyli się pisać tylko w szkołach podstawowych i później tego pisma prawie nie używali, może czasami do jakichś listów, zapisywali mnóstwo takich zeszytów, w których były pieśni, w których były przeróżne pieśni, pieśni paraliturgiczne o przeróżnej tematyce, pieśni poświęcone każdemu z 12 wielkich świąt, pieśni poświęcone świętym, pieśni poświęcone również świętym miejscom. To również jest zeszyt, który pochodzi od moich przodków i stanowi taką przepiękną pamiątkę rodzinną, ale też pamiątkę i świadectwo pewnego nośnika wiary, pewnego nośnika tego, co sprawia, że ta wiara cały czas istnieje, że jest to po prostu kawał doświadczenia pokoleń. Ciebie, o Matier Preswiataja, dzierzaju wozniesi swój głos, lice slezami umywaja, usłysz mnie ja w mój skorbny czas. Lice slezami
Bądź spasieni ją napraw, da budu czuść swoje ja woli, gotow dla Boga wso cierpieć, bądź mnie pokrową w horkoj doli, nie daj w pieczali. Печали умереть. Ты всем прибежище несчастным, за всех молитвенница нас. О, защити, когда ужасный, услышим судный Божий глас. О, защити, когда ужасный, услышим судный Божий глаз. Когда закроет вечность время, глаз трубный мертвых воскресит, и книга совести в то время грехов моих изобличит. И книга совести в то время грехов моих изобличит. Гора Грабарка, гора святая, там множество крестов стоит. Давно она прославленная, уже больше 300 лет. То jest pieśń o świętej górze Grabarce. Święta Góra Grabarka jest takim miejscem, które zostało, można powiedzieć, duchowo stworzone oddolnie, duchowo stworzone przez ten pielgrzymujący, do dzisiaj zresztą, lud. Tam kilkaset lat temu ludzie zaczęli przynosić krzyże, ponieważ dostępowali uzdrowień. Tam kilkaset lat temu ludzie zaczęli odprawiać liturgię, ludzie zaczęli śpiewać pieśni. I tak też do dzisiaj jest to miejsce bardzo kojarzone z pieśniami ludowymi, z pieśniami pobożnymi, z pieśniami paraliturgicznymi. Gospody pomyluj, Gospody prosty, pomogi mnie Boże, kres mój donesty. Ja wielki grzesznik na ziemną płyty, Gospody pomyluj, Gospody prosty. Ty za nas rozpięty mnogo pretrpiał, za врагов молився, за врагов скорбе. Я великий грішник на земному пути, Господи, помилуй, Господи, прости.
sercem polskiego prawosławia. I jego najważniejszym sanktuarium jest Święta Góra Grabarka. To jest miejsce, gdzie ludzie setkami lat dostępowali uzdrowień i do dzisiaj tutaj pielgrzymują w dużej liczbie. To jest miejsce, gdzie przenoszono słynne drewniane krzyże jako dziękczynne wota. I do dzisiaj te krzyże przynoszą, tworząc las krzyży i nieprawdopodobny widok. Ale to jest też miejsce, gdzie śpiewano pieśni. Tutaj zawsze na tej górze, podczas święta Przemienienia Pańskiego, w niewielkich grupkach ludzie śpiewali tak zwane pieśni z bogowłasnika, pieśni z śpiewników pobożnych. To trwa od setek lat. To jest też osobliwość prawosławnej Rzeczpospolitej i niezwykle ważny aspekt kulturowy. To tak wykształcała się prawdziwa pobożność, to w ten sposób ludzie wychwalali Boga i wychwalają Boga i spotykają Go poprzez te proste pieśni, poprzez pieśni, które wydawałoby się nie są wielką muzyką. Niemniej jednak jest to wielka muzyka, ponieważ jest ona prawdziwa. Ty ku tam idziesz, skaży mnie strannik, z pasachą w rukie, dziwnej miłościu Gospodnie, klucze ja idu stronie, dziwnej miłościu Gospodnie, klucze ja idu stronie. Strannik, w czym twoja nadzieja? O twojej stronie radnoj, białoснежная одежда i wieniec twój золотой, białоснежная одежда i wieniec twój золотой. Tam источники живые i небесные цветы. Я иду за Иисусом через жгучие пески. Я иду за Иисусом через жгучие пески. Через леса и через долины, через степи и поля, через горы и равнины, я иду домой, друзья, через горы и равнины, я иду домой, друзья. Если ужас незнакомый на пути сразит меня, то Господни легионы охранят меня всегда, то Господни легионы охранят меня всегда. Музыка людова jest niezwykle istotna w całej historii muzyki prawosławnej Rzeczpospolitej. To dlatego tak dużo było pieśni paraliturgicznych podczas trwania wszystkich praktycznie odcinków, które wcześniej Państwu
nagrywałem. To jest wielki zastrzyk i wielka prawda. To jest pewien żywioł, który należy badać i który należy doceniać, aby zrozumieć, na czym polega swoistość prawosławnej Rzeczpospolitej. To genotyp wsi przeniósł przez kilkaset lat czasami nieprawdopodobne tradycje, przeniósł je jako żywe. To wieś jest tym miejscem, w którym liturgia najlepiej się czuje, w którym liturgia najlepiej się kontynuuje. To liturgia z kolei podnosi tą wieś do rangi światowej sztuki, do rangi wielkiej uczciwości, do rangi tej bezpośredniej wiary, która jest w muzyce, w śpiewaniu liturgicznym najważniejsza. A prawiennicy da, po 200 lat co, mirodości przeżywy, ukrągły wokół, prestaż, jak na burzy woda. Dziękuję serdecznie Maniusze Bikont za to, że zgodziła się, aby wystąpić w tym odcinku. I dziękuję serdecznie Państwu za uwagę.